Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie. Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie. Usłysz, pasterzu Izraela, Ty, który zasiadasz nad cherubinami, zbudź swą potęgę i przyjdź nam z pomocą. Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie. Powróć, Boże, zastępu. Wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl i chroń to, co zasadziła Twoja prawica, latorośl, którą umocniłeś dla siebie. Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie. Wyciągnij rękę nad mężem Twojej prawicy, nad Synem Człowieczym, którego umocniłeś w swej służbie. Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie. Daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili. Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie. Alleluja, 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 alleluja. Przygotujcie drogę Panu. Prostujcie ścieżki dla Niego. Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: czemu uczeni w piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? On odparł: Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko. Lecz powiadam wam, Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Taki Syn Człowieczy będzie od nich cierpiał. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, dziś naszym modlitwom patronuje Najświętsza Maryja Panna i nie byłoby w tym nic niezwykłego, ponieważ jest to msza święta roratnia i sobota, a więc jesteśmy przyzwyczajeni, że pochylamy się nad duchowością maryjną. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby dzisiejszy dzień tu w Ameryce nie był wielkim świętem. No właśnie. Patronuje nam dzisiaj Najświętsza Maryja Panna Niepokalana z Guadalupe. Był 12 grudnia 1531 roku. W Europie panowała już reformacja. Masowo odchodzono od religii katolickiej, jak również od modlitwy maryjnej. W tym czasie też już
Byli Europejczycy na kontynencie amerykańskim, jak również i Franciszkanie pierwsi, i Kościół zakładał tu swoje struktury, ale przynajmniej tutaj w obrębie Azteków i Indian ta ewangelizacja była bardzo trudna, ponieważ jak pamiętamy, mieli oni swoje religie, religie bardzo krwawe, czcząc Boga Słońca, wierzyli, iż trzeba przekupywać Go ofiarami z krwi, z ludzkich serc, a więc te ofiary maltretowano, zabijano, wyrywano im serca i ofiarowano bożkom. Bożkom, które przyjmowały postaci słońca i węża. Tak właśnie układały się azteckie religie i w tym miejscu spotyka się pogański kult z religią chrześcijańską. Ilu misjonarzy wylało swoją krew za ewangelizację kontynentu amerykańskiego. W tym momencie, 12 grudnia 1531 roku, do historii wkracza Najświętsza Panienka, ukazując się Juanowi Diego, ukazując się bardzo pokornemu człowiekowi, Indianinowi, przemawiając w jego języku, objawia mu się jako Najświętsza Dziewica. Jakie są słowa Matki Bożej do błogosławionego Juana Diego? Drogi synku, kocham Cię. Jestem Maryja, zawsze dziewica, matka prawdziwego Boga, który daje i zachowuje życie. On jest stwórcą wszechrzeczy, jest wszechobecny, jest Panem nieba i ziemi. To zjawienie się Matki Bożej zmienia historię chrześcijaństwa, Kościoła w Ameryce. Tak mówiliśmy dzisiaj południowej, jak i północnej, jest to jeden kontynent. I Najświętsza Maryja Panna z Guadalupe jest patronką Ameryki. Drogi synku, kocham Cię. Jakże proste słowa, które wypowiada Najświętsza Dziewica. A jednak słowa, które zmieniają zupełnie bieg historii. Początkowo biskup Meksyku i duchowieństwo mają problemy, kłopoty z uznaniem tego objawienia, dlatego ten szczególny znak płaszcza Juana, z którego wysypują się kwiaty kastylijskie, róże, a więc wielki cud. I na płaszczu, na tylcie ukazuje się wizerunek, który znamy, Najświętszej Panienki, który jest obrazem niezwykłym. Wszechstronne badania, tak ze strony fizyki, jak i chemii, i biologii, a nawet astronomii i muzyki potwierdzają, że ten wizerunek nie jest namalowany ludzką ręką. Nie ma możliwości, nie ma ludzkiej techniki stworzyć na tym płaszczu, na tej tylcie taki wizerunek, który przetrwałby tyle wieków, tyle różnych zawieruch w historii, łącznie z wylaniem kwasu na ten płaszcz. Nic mu nie szkodzi, barwniki nie blakną. I wydawałoby się, że jest to cudowna historia, która w jakiś sposób ubogaca naszą wiarę, co jest oczywiście prawdą, ale należy przyjrzeć się objawieniom w Guadalupe z drugiej strony. Należy przyjrzeć się, co te objawienia wnoszą w życie Kościoła. Jak wiemy, Matka Boża jakby sama z polecenia swojego Syna ukazuje się, aby pomóc ewangelizacji i rzeczywiście jest to niezwykły cud, ponieważ Indianie w Matce Bożej z Guadalupe uznają swoją Matkę, a jej fakt zdeptania węża jest symbolicznym faktem pokonania tych kultów, które wspominałem i bożków przedstawianych jako obraz pierzastych wężów czy smoków. Matka Boża ukazuje się jako ta, która wszelkie smoki i węże pokonuje. Następuje po objawieniu w Guadalupe bardzo szybka, ale i pokojowa chrystianizacja Indian. Wyobraźmy sobie, że w ciągu 6 lat na wiarę katolicką nawraca się ponad 8 milionów ludzi, co jest największym i najszybszym dziełem ewangelizacji w historii całego Kościoła. Ale Matka Boża przynosi nie tylko ten impuls do ewangelizacji.
Maryja ukazuje się jako niewiasta brzemienna. Wiemy z obrazu Matki Bożej z Guadalupe jest przewiązana czarną wstążeczką, co oznacza dla Azteków, że jest to niewiasta w stanie błogosławionym. Niewiasta, która również można zauważyć, ma wypukłe łono, a więc kobieta, która oczekuje potomstwa. Maryja przynosi pewną wiadomość, przynosi pewne pozdrowienie. Jestem Maryja, zawsze dziewica, matka prawdziwego Boga. W tym jednym zdaniu słyszymy dwie prastare prawdy o Matce Najświętszej. Maryja jest matką i zawsze dziewicą. Bardzo ważne jest to słowo zawsze. To oznacza, zgodnie z nauką katolicką, że Matka Najświętsza jest dziewicą przed urodzeniem Pana Jezusa, w trakcie urodzenia i po urodzeniu. Dlatego mówimy, że jest zawsze dziewicą, semper virgo, zawsze dziewicą. Dziewicość i macierzyństwo Matki Bożej to dwa pierwsze starożytne dogmaty, czyli prawdy wiary, które wyznaje cały Kościół. To, że Maryja jest Matką Jezusa, jest prawdą łączącą wszystkich chrześcijan. To, że jest dziewicą, wynika oczywiście z samej Ewangelii. Jak wiemy, sam święty Łukasz pisze, że archanioł Gabriel został posłany do dziewicy, której na imię było Maryja. Matka prawdziwego Boga, który daje i zachowuje życie. I tutaj, kochani, obraz Matki Bożej z Guadalupe w stanie błogosławionym, jak również to pozdrowienie, jestem matką prawdziwego Boga, który daje i zachowuje życie, wskazuje na świętość życia, daje życie, a więc świętość poczęcia, świętość ludzkiego życia, o czym przepięknie mówił Jan Paweł II podczas swojej podróży apostolskiej do Meksyku, o świętości życia. I tutaj, moi drodzy, objawienie z Guadalupe ukazuje nam bardzo ważną prawdę. Prawdę, która, jak wiemy, jest dzisiaj zagrożona, jest dzisiaj zwalczana i politycznie, i nawet duchowo w wielu państwach, również i u nas w Stanach Zjednoczonych. Wiemy, jak zaciekle walczy się przeciwko świętości życia, a więc również to wszystko, co widzimy, dzieje się w Europie, a więc jest to przesłanie niezwykle aktualne, niezwykle święte, niezwykle ważne dla nas. Bóg, który daje życie, który jest dawcą życia i zachowuje życie. Bardzo ważne słowo Matki Bożej. Daje i zachowuje. To znaczy sam Bóg daje życie i sam Bóg je zachowuje. Nie nam decydować o ludzkim życiu, kiedy ono się zaczyna, kiedy kończy. A więc niezwykle ważne posłanie, przesłanie Maryi z Guadalupe. On jest stwórcą wszechrzeczy i jest wszechobecny. Jest Panem nieba i ziemi. Moi drodzy, Matka Boża ukazuje, w imieniu kogo przychodzi. W imieniu Boga. To jest niezwykle ważne dla naszej mariologii, dla naszej duchowości, dla naszej modlitwy. To, o czym powtarzamy w naszej Szkole Maryi, a więc wszystko, co wiąże się w naszej wierze, pobożności, modlitwie z Matką Najświętszą, prowadzi nas z Maryją do Jezusa. Matka Boża nigdy nie chce przesłonić Jezusa, zasłonić Go, ale zawsze prowadzi nas do Pana Jezusa, z Maryją do Jezusa. Więc niezwykle ważna prawda, która nam jest ukazana przez dzisiejsze święto, przez dzisiejsze zjawienie się Maryi w Guadalupe, nie tylko dla Indian, nie tylko dla kontynentu amerykańskiego, ale dla wszystkich czcicieli Maryi. Jest ona naszą patronką. Jako że mieszkamy w Ameryce, żyjemy, jest to nasz dom tutaj, jest ona naszą patronką, tak jak patronką Polski jest Królowa Polski, Matka Boża Częstochowska, Matka Miłosierdzia na Litwie. Tak, kochani, naszą patronką tu w Ameryce jest Matka Boża z Guadalupe. A więc jest to szczególny dzień dziś dla nas, modlących się tutaj i dla wszystkich, którzy się z nami modlą, aby za przyczyną niepokalanej z Guadalupe iść do Pana Jezusa, przybliżać się do Niego, dać się poprowadzić do Tego, który jest Panem życia, który jest tym, który daje i zachowuje życie. Kochani, o Guadalupe można mówić cały dzień.
To jest niezwykła historia. Bardzo zachęcam, abyśmy poczytali troszkę o tym, o samym obrazie, jak powstał, co oznacza, jakie są znaczenia kolorów, symboli na tym obrazie. Jest to niezwykłe. Oczy Matki Najświętszej. Ile już badań było na ten temat, ile już dociekań i niezwykłe stwierdzenie, że jest to obraz nie ręką malowany. Na koniec jeszcze, moi drodzy, samo to zdanie nie ręką malowany jest bardzo piękną tradycją, natomiast łączy nas tu, kochani, bardzo z Kościołem Wschodnim, prawosławnym, ponieważ Kościół prawosławny wierzy, że niektóre ikony, czyli obrazy święte dla prawosławia, również i dla nas, są nieludzką ręką malowane. Czyli tak jakby sam Pan Bóg wycisnął w materii, na desce, na płótnie swoje odbicie. Taką nieludzką ręką malowaną ikoną jest oczywiście całun turyński. Tak, chusta Weroniki. To są te piękne rzeczy, które nam ukazują, że Pan Bóg chce i jest obecny w naszym życiu, chce ukazać swoją obecność. Do tych nie ręką ludzką malowanych świętości, relikwii należy na pewno obraz Matki Bożej z Guadalupe. Za przyczyną Dziewicy Niepokalanej, naszej Matki, wołajmy do Pana Boga, prośmy w tych wszystkich intencjach, jakie przynieśliśmy dzisiaj na mszę świętą roratnią.